O powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Słyszymy w Ewangelii o poście, który, jak wiemy, wymaga mocnej motywacji. Oczywiście w naszym świecie bardzo modne są posty dla zdrowia, czy posty podejmowane dla zachowania dobrej sylwetki itd. Jest wielu ludzi, którzy ze względu na Boga nie podjęliby nawet 1/10 tych wyrzeczeń, jakie podejmują w celu uzyskania efektu zdrowotnego. Tymczasem warto popracować nad religijną motywacją naszych postów, bo post może stać się naszym szczerym, serdecznym wołaniem do nieba, wołaniem w oddaleniu od Pana i szukaniem powrotu, odrywaniem serca od tego, co tylko ziemskie. Może wyrażać nasze pragnienia, aby obecność Pana naprawdę ogarniała nasze życie. Wielu ludzi podejmuje post, by wzmocnić swoje modlitwy. Modlitwa, zwłaszcza ta błagalna czy przebłagalna, staje się wtedy jakby pełniejsza. Dokładamy do niej nasze wyrzeczenie, post, jako dar miłości. Tutaj pamiętajmy, że nasza modlitwa winna płynąć z nawróconego serca. Nasz post od pokarmów powinien być poparty postem znacznie ważniejszym, postem od grzechu. Serce zmiękczajmy naszym wysiłkiem duchowym, otwierajmy je na Boga i na dobroć do człowieka. Maryjo, Tobie oddajemy nasz różaniec. On jest naszym darem dla Pana. W nim wypowiadamy nasze serce, które z Tobą szuka Pana, chce być w bliskiej z Nim zażyłości. Wszystko chcę czynić dla Boga, zwyczajnie żyjąc, zwyczajnie służąc w domu, w rodzinie, żyjąc w codziennych obowiązkach. Oto dar serca, co naprawdę kocha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas, ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.